Wiele osób pyta mnie, czy Daniel, warto wyjechać za granicę po to, żeby zarobić pieniądze i odłożyć je sobie, a później zacząć tym inwestować? Moja odpowiedź jest krótka, nie. Ponieważ jeżeli dzisiaj jesteś młodym człowiekiem i chcesz wyjechać za granicę, żeby zarobić pieniądze i odłożyć jakikolwiek kapitał, to pamiętaj, że czas, w którym tam będziesz, prawdopodobnie będzie czasem, który tylko przybierzesz pieniądze, być może jakieś doświadczenia inne, życiowe i zawodowe, natomiast nie zbliży Cię to w ogóle do celu, jakim jest w tym przypadku bycie inwestorem na rynku nieruchomości. Moja rekomendacja jest taka, żeby dzisiaj pracować w Polsce i robić coś, być może za mniejsze pieniądze, ale dodatkowo edukować się, kształcić, zbierać doświadczenie na rynku nieruchomości, czy to pracować w biurze nieruchomości, czy to pracować, po prostu szukać okazji. I nawet jeżeli dzisiaj nie masz pieniędzy na to, żeby kupić te okazje, żeby nimi obracać, to jesteś w stanie w tym czasie, w którym byś był za granicą i odkładał kapitał, uczyć się, pozyskiwać okazje i je wyszukiwać, po to, żeby ewentualnie móc tę okazję sprzedać innemu inwestorowi, na przykład takiemu jak ja, czy takiemu jak inny inwestor na Twoim lokalnym rynku, który zapłaci Ci godziwe wynagrodzenie, czyli godziwą prowizję, naprawdę jest w stanie zapłacić 5, 10, 15 czy 20 tysięcy za to, że znajdziesz mu okazję, na której on zarobi dużo więcej. Tym właśnie sposobem, szukając tych kilka okazji, nawet nie mając kapitału, sprzedając je innemu inwestorowi, jesteś w stanie zarobić, pracując wcześniej na etacie, zarobić tyle pieniędzy, ile byś pracował odkładając sobie kasę za granicą. Tylko że w tym przypadku, poza pieniędzmi, zarobisz również i zdobędziesz doświadczenie i wiedzę, której za granicą, po prostu pracując często fizycznie, nie uzyskasz. I to jest moja rekomendacja. Czyli lepiej pracować tu za mniejsze pieniądze i zbierać doświadczenie i wiedzę, bo wiedza i doświadczenie jest dzisiaj więcej warta niż sam kapitał.